Proszę Państwa, rozpoczął się szturm CRS-u. Trzeba uciekać, się widziało, bo już gazem straszyli. Przemieniałem, proszę Państwa, przed chwilą przemieniałem kasetkę, dlatego że auto mi już, znaczy, bateryjka mi już całkowicie siadła. Tu wozy bojowe już są. Proszę Państwa, no nie chciałem dostać gazem, no po co mam wziąć, możliwie mi skonfiskować ten. Skonfiskowaliby mi może ten aparat czy kartę. Zobaczcie, tak płonie ulica. Mam i tak dużo filmów. Tam CRS-i się szykują do szturmu. Zobaczcie, patrzcie jak blisko. Tu jest mój palec, samochód. A tutaj drugie, bo przyszli już blisko. Boją się, ale się wcale nie dziwię, bo proszę Państwa, bo ludzie biorą, proszę Państwa, muszą uważać, i jedni i drudzy, nie? Co będzie, to będzie. Wrzucają gaz, filmuję to dla Was, zobaczcie, tak płonie Paryż. Ojej, jak mi zawiało. Tu widziałem szpilanka, opony. Zaraz będą szli tutaj chyba. Także wiele nie widać, łuk po prostu zaczęło być widać. Także ulica jest w ogniu. Proszę Państwa. Tak wygląda Paryż. Masę samochodów płynie. Idą, proszę Państwa. Atakują, CRS-i atakują, zobaczcie. CRS-i atakują. Się widziało, proszę Państwa. Zobaczcie. Strzelają. Tutaj strzelają. Zobaczcie. Proszę, zobaczcie. Rzuca gaz zaraz. Teraz rzuca gaz, patrzcie. Na mnie rzuca gaz. Patrzcie się. Rzucają gaz, idą tam. Tak na ludzi się bierze. Zobaczcie. Czerwona flaga tutaj. Proszę, i ja tutaj, proszę Państwa. Przeszli CRS-y, a my jesteśmy tutaj. Ale piękne mam ujęcie dla Was. Nie wolno, proszę Państwa, się bać. Pewnie na mnie chce rzucić gaz teraz, widzę. Ten 4B, no, że filmy są. Że filmy są. Zobacz. Tu helikopter u góry i ci tutaj. Znaczy, dobrze, że jeszcze mam aparat. To wszystko filmuję, proszę Państwa. Moja noga, zobaczcie, tapa. Trzymają gaz. Patrzcie, jak to wszystko wygląda. Przeszli, kolumna przeszła, ale Wam zrobiłem ujęcie. Przy samym tym, mam ciężko jechać, bo pod górę jest. Się widziało, Janusz Pijanka, pod biało-czerwoną flagą wisiał. Pióropuszu, podróże w pióropuszu, szukajcie mnie na bieżąco. Proszę, tak pracują dzisiaj tutaj wszyscy. Nie wiem, jak mam tu filmować. Wybaczcie, jak coś źle zrobiłem, ale po prostu tak to wygląda. Kolejna grupa się szykuje do szturmu. Się widziało, Janusz Pijanka. Tak płonie Paryż. Macron sobie nie może poradzić. Do Syrii wojsko wysyła. Zobaczcie. A nie może sobie z ludźmi tutaj w swoim własnym kraju poradzić. Także dzisiaj się dużo dzieje. Nie będę mógł dużo hoka. Zobaczcie. Spalone samochody na Champs-Élysées, na Grand Armée. Bo Champs-Élysées jest tam troszeczkę dalej. Zobaczcie. Troszeczkę prześwituje. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Straż jeździ, nikt tutaj, proszę Państwa, samochodów, proszę Państwa, nie gasi. Tak wygląda Paryż. I macie łuk swój. Proszę.
bardzo. Muszę mu zrobić przejście, bo jest uprzywilejowany. Się widziało jak już pijanka. Będą gasili teraz, proszę Państwa. Wychodzą. Zobaczymy samochody na ulicach, jak biorą. Jestem dziennikarzem niezależnym. Nie mogę im przeszkadzać. O la la. Widzicie, będą teraz gasić tutaj. A tam drugi kordon policji, żandarmerii. Nikt się nie przejmuje, nikt to. Tam zobaczcie, tam stoją. Przepędzili naszych chłopaków, naszych manifestantów. Jeden kordon, drugi. Tak, tu trzeba być przygotowany, trzeba mieć kilka zapasowych baterijek. Proszę Państwa, trzeba mieć, proszę Państwa, zapasową kamerę i w ogóle.